daleko źle, ze mną jest Nikita z narzeczonym, już mogę powiedzieć, tak? Tak, dokładnie. Cześć, Siemka. Witam, witam. Nikola, to było niesamowite oświadczenie. Spodziewałaś się w ogóle takiego czegoś? Nie, totalnie się nie spodziewałam, byłam w totalnym szoku. Światów się nie spodziewałaś? Nie, niczego. Naprawdę. Ja w ogóle się zastanawiałam, gdzie mi zniknąłeś. Tak ciebie nie było, szukałam, błądziłam wzrokiem i nagle przychodzisz z kwiatami na scenę, to ja miałam takie o, wow! Czy dodało ci to energii, motywacji na jutrzejszy dzień? Tak, dodało mi energii, motywacji. No i kurczę, no już przestałam się przejmować tak naprawdę. Nawet też podczas face to face'a podałeś sobie ręce z twoją przeciwniczką. To oznacza, że ten jakby konflikt między wami jest taki już uspokojony? Ja uważam, że nie ma co przelewać złej krwi przed walką. Co miałyśmy sobie do powiedzenia, powiedziałyśmy na roast. Nie trzeba jakby cały czas wałkować jednego i tego samego jeszcze przy face to face. To jest bez sensu. Życzyłam szczerze od serca mojej przeciwniczce powodzenia. No i żeby po prostu ta walka była czysta i po prostu, żeby nic się nikomu nie stało, żeby każdy z tego wyszedł cało. A myślisz, że to oświadczenie mimo wszystko w jakimś stopniu wzbudziły albo naruszyły trochę może psychikę twojej przeciwniczki albo jej syna na jutro? Uważam, że wytrąciło to tak z równowagi, może tak? Uważam, że moją przeciwniczkę nie, że to nie ruszyło. Pogratulowała, życzyła szczęścia i patrzyłam pani Małgosi w oczy i widziałam tą szczerość, widziałam, że to było szczere, co mówiła, także super. Ją to może nie ruszyło, ale nie wiem, Daniel ma nową dziewczynę, także z drugiej strony też mnie to nie interesuje, czy coś to kogoś ruszyło. No ale gdzieś tam widziałam już na TikToku jakieś tam szoty, jak chodził nerwowo, nie wiem, tak no go to mogło bardziej ruszyć niż panią Gosię. Tutaj ten pojedynek już twój z jego mamą wzbudza wiele emocji w ludziach. I czy można liczyć na kolejną część razem z tobą w takim razie? To znaczy, no generalnie są rzeczy, które twój były facet, za które powinien jeszcze odpowiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ja mam do niego mega niesmak za to, ile słów powiedział złych na twój temat, jak próbował grać ci na emocjach, ale mam nadzieję, że zresztą też sama widzisz, jaka ona jest spokojna. W porównaniu do pierwszej walki chodziła cała, po tych kwiatach, które jej wręczył, chodziła cała zestresowana. Jakby nie było, to był trochę taki cios prosto w serce przed walką, ale patrzę dzisiaj na ciebie i widzę, że jesteś no, uśmiechnięta, szczęśliwa i przede wszystkim uspokojona. No i mam nadzieję, że to będzie jeden z aspektów, które powodują to, że ta walka zostanie wygrana. A jeżeli chodzi o mnie, no to czas pokaże. Na pewno ja mam duży niesmak do Magikala za to, co no ogólnie jak się zachował. Ale bardzo fajnie za to pani Gosia powiedziała na sam koniec. To akurat mi się spodobało. Czyli ten bukiet akurat zabierasz do domu, nie zostawisz go w hotelu? Ten bukiet oczywiście. Zabieramy go do ekipy. Tak, oczywiście będzie w ekipie. No, do takiego bukietu już nie zapomnę, na pewno jest przepiękny. I... Tak, to prawda, ja zazdroszczę. No jest świetny, co? No, piękny, piękny bukiet. A jeszcze wracając do twojej przeciwniczki, na porannym ważeniu, ona się chyba zachwiała trochę wchodząc na wagę. Nie czujesz, że ona może ma problem z równowagą? I w ogóle widziałaś, jak ona się wrzodek jakby tańczyła dla mnie. Szczerze, no... Wiecie, jak to jest. No mogło jej się, nie wiem, w głowie zakręcić. Mi też się nieraz zakręci, na przykład, nie wiem, jak wstanę za szybko czy coś. Mogło coś się tam podziać, może mieć problemy z równowagą, nie wiem. Zobaczymy w klatce. No tak jak mówię, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. A jeszcze, bo ty dostajesz kolejny raz jakby starszą przeciwniczkę od siebie. Czemu to jest powodowane? Czym? Kurczę, no... Monika Laskowska to było, nie wiem, tak w sumie tak było, bo było, nie? Pani Małgosia, no to jednak tutaj był ten konflikt, no i myślę, że to ma bardzo duży wpływ, no konflikt jest bardzo ostry, był z mojej strony, po tej walce ja daję czystą kartę, nie wchodźmy sobie w drogę, zapomnijmy wszyscy o sobie i niech sobie każdy żyje po swojemu, no także tyle. Ale czy teraz zdradzisz jeszcze trochę, czy trenowałaś, jesteś przygotowana? Tak, trenowałam. Myślę, że na 85% jestem przygotowana. Tą resztę chcę mieć, wiadomo, w zapasie. No zobaczymy. No ja uważam, że się bardzo dobrze przygotowałam, jak na tak krótki czas treningów. Zobaczymy.
A kiedy ty się dowiedziałaś, z kim będziesz walczyła i w jakiej formule? Kurczę, około 3 tygodnie temu? No, myślę, tak, że około tak. 3, max tak. miesiąc, nie? Max miesiąc temu, formułę wiedziałam od razu, także od razu zaczęłam treningi. A lepiej się czujesz no w parterze, czy jednak teraz ta stójka ci dobrze idzie? Szczerze chyba się lepiej czuję w stójce. Parter wymaga jednak dużej kondycji, dużej zwinności, dużo siły, no i to gdzieś mnie tam zgubiło. Myślę, że jakbym umiała w pierwszej walce trochę ze stójki, to może inaczej by się skończył ten pojedynek. A tu może teraz pytanie do Łukasza. Jak ty wspierasz Nicolę w tym czasie, okresie przygotowawczym? Jak ja wspieram, jak wspiera cała ekipa. Cały czas jesteśmy przy niej. Nie pozwalamy jej wrócić do takiego życia, jakie miałaś wcześniej. No i przede wszystkim szczerość, nie? Mi się wydaje, że wiesz, że szczere intencje są tutaj najważniejsze. Nie? Tak, pragnę też zaznaczyć, że Łukasz chodzi ze mną, był ze mną na treningach, wspierał mnie, patrzył jak tam boksuje, jak tam trenuje, dopingował mi z całego serca, także no też w taki sposób na treningach mnie wspierał. Wczoraj widziałam, że byłaś z Amadeuszem też na kolacji później, czy też jego pobyt tutaj daje ci też motywację, wspiera cię? Tak, bardzo, bardzo mnie to motywuje, daje mi powera, jego obecność, sama obecność w sobie tutaj bardzo, no dodała mi skrzydeł po prostu, czuję się pewniejsza. No jestem mu bardzo wdzięczna, że po prostu jest. Ja też. Jako już narzeczony, Amady, dziękuję ci stary bardzo za to, co w ogóle co zrobiłeś dla tej dziewczyny, za to, co zrobiłeś dla nas, dla mnie. Nie zapomnę ci tego nigdy. No i stary, no kurde, dziękuję ci, bo w ogóle też właśnie ta motywacja od strony Amadeusza zawsze była, nawet jak go nie było w Polsce, a wiem, że Nicola patrzy na Amadeusza jak kurde na takiego, nie wiem, starszego braciszka tak, chyba, nie? Starszy brat, priorytet. Tak, i to jest zajebiste, nie? A jakie są najważniejsze słowa, które od niego usłyszałaś? Takie, których się trzymasz? Yes, sir. Jak byłam... Pierwsze, co usłyszałam, Niki, jestem z ciebie dumny. Po jakimś tam okresie życia w trzeźwości. No i tak naprawdę tych słów było bardzo dużo. Niki, dasz radę, damy radę, jesteś silna. Takie drobne, a jednak bardzo, bardzo wielkie słowa. No to dużo, dużo bardzo ich było. Tak, właśnie takich słów. Jasne. Jeszcze mogę cię prosić, pokażesz nam ten pierścionek z bliska. Jasne, proszę, tak? Do kamery. Oczywiście. Dobra, i pytanie do Łukasza. Jak długo przygotowywałeś te zaręczyny? Czy to było trudne w ogóle zorganizować to tutaj, żeby to było na takiej scenie? To znaczy, czy to było trudne? To było mega trudne. Myślę, że dla niektórych ludzi wręcz niemożliwe. U mnie się otworzyło zielone światło, a kiedy zacząłem myśleć o zaręczynach? Kiedyś byliśmy na zakupach i coś rzuciłem hasło, że do końca roku może, czy coś. I tak zaczęłaś skakać, pokazywać mi ciągle palec. I tak zacząłem coraz bardziej poważnie o tym myśleć, nie? No, tyle mogę powiedzieć. Okej, okay, czyli wy teraz jakby oficjalnie możecie powiedzieć, ile jesteście razem? No, będzie trzeci miesiąc. A znamy się pół roku i akurat, znaczy dużo ludzi nas patrzyło na nas na relacjach czasami, no i nie chcieliśmy jakby pokazywać ludziom to, że jesteśmy razem, wiadomo, że Nicola jest w medialnym świecie, a przede wszystkim, że mam szczere uczucia wobec niej, chciałem uniknąć takiej początkowej fali hejtu, która by mówiła, że o, zrobiłeś to dla zasięgów, zrobiłeś to dla zasięgów, dla ciebie nie liczy się nic więcej, bo żyjemy w takim świecie, dlatego powiedziałem też na scenie dzisiaj Nicoli, że wiele ludzi ją zawiodło, wiele ludzi patrzyło na zasięgi, a ja po prostu starałem się być zawsze taki szczery, nie? Dlatego czekaliśmy na to, a że teraz trafiłaś taka okazja, no to pomyśleliśmy, że zróbmy to z takim rozmachem. Pewnie i tak nadal ludzie będą mówić, że zrobiłeś to pod zasięgi, bo mogłeś się zaręczyć równie dobrze gdzieś tam w kuchni, ale żyjemy w sieci, żyjemy w sieci influencerów, więc ten świat trochę... Ja od samego początku wiedziałem, że związek z tobą będzie mega szalony, nie będzie taki jak normalny związek, nie? No, a jeszcze odnośnie jedna osoba, która jest dla mnie bardzo ważna, fajną mi taką sentencję powiedziała miłosną, że bo ja powiedziałem kiedyś pewnej osobie, że
Byłem 10 lat w związkach, z jedną kobietą byłem 7 lat, z drugą kobietą byłem 4 lata, obydwie kobiety mnie zdradziły i zanim poczułem do Nicoli coś więcej, obserwowałem ją, dla mnie była zwykłą taką po prostu przyjaciółką, koleżanką można powiedzieć, no i w pewnym momencie usłyszałem taką sentencję, że no Łukasz, najwyraźniej formaty długodystansowe nie są dla ciebie. Wiesz, o co chodzi, że skoro 10 lat w związkach, to spróbujmy tak, w sensie wiesz, że jeżeli czujesz to, że to jest prawdziwe, to nie patrz na to, czy z kimś jesteś, kurde, 3 miesiące czy pół roku, nie? No właśnie, taka prawdziwa miłość też przychodzi często z zaskoczenia i w najbardziej niespodziewanym momencie, myślę, że jak Nicola ciebie to spotkało, to też podniosło cię do trochę, też ci pomogło, jakby ten cały glow up, to też jest o wiele lepszy chłopak na pewno, zdecydowanie. No całe twoje życie się zmieniło i jest jak najbardziej na plus. Czy jeszcze masz coś, co chciałabyś zmienić, czy na ten moment jakby myślisz, że te wszystkie takie negatywne rzeczy zostały już wyrzucone i tylko pracujesz nad tym, co powinnaś poprawić? Chciałabym po części dalej zmienić i pracować nad swoim zachowaniem, ponieważ moje niektóre wypowiedzi dalej są takie trochę, nazwę to po imieniu, patusiarskie, są złe, zauważam to, staram się mniej przeklinać, hamować, zamieniać pewne zwroty na inne słowa. No i cały czas pracuję nad sobą, czyli no tak przede wszystkim to takie patusiarstwo z siebie wyrzucić, tak totalnie się go, może nie da się totalnie, ale gdzieś go tam dać do tyłu i zamknąć na kluczyk. Okej. To jutro co? Będzie podwójne świętowanie? Tak. Ja myślę, tak, że mógłbym się nawet pokusić o taką opowieść, że jak usiądziemy już na spokojnie wszyscy razem w ekipie, to myślę, że z Nicolą moglibyśmy zdradzić rąbka tajemnic i opowiedzieć genezę tego związku. Bo to jednak ciekawa historia, począwszy od poznania, potem wylot do Hiszpanii, więc jeżeli widzowie są zainteresowani, to może zobaczymy, pomyślimy. Rąbka tajemnicy. Może dowiecie się czegoś więcej tu u nas na kanale, także koniecznie obserwujcie. No nic, ja wam bardzo gratuluję i życzę ci, Nicole, jutro powodzenia. Cała ekipa kazali mi przekazać, że będą cię wspierać i już dzisiaj przekazuję ci od nich powodzenia. Nie dziękuję i dziękuję za życzenie szczęścia. Dzięki.